Kolejny etap przebudowy w centrum miasta zakłada, że tutaj będą rosły dwa szpalery drzew, tutaj, czyli przy Placu Wolności, a dodatkowo jeszcze i ta nawierzchnia dla pieszych i rowerzystów będzie kamienna oraz przystanek, który jest zlokalizowany za moimi plecami i teraz dziś jest zlokalizowany przy Arkadii, w przyszłości będzie usytuowany na wysokości Teatru Polskiego, czyli na ulicy 27 Grudnia. Fragment Placu Wolności zostanie gruntownie przebudowany. Program Centrum wchodzi w kolejny etap. To torowisko tramwajowe zostanie zdemontowane i przesunięte na północ, przesunięty zostanie ten przystanek. Tutaj między torowiskiem tramwajowym a kamienicami powstanie taka przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Wykonawca ma tu posadzić 30 drzew. Teraz w centrum remontowane są ulice 27 Grudnia, Święty Marcin, Kantaka, Gwarna, Fredry i Mielżyńskiego. Informacja o rozpoczęciu remontu na Placu Wolności właśnie teraz zaskoczyła mieszkańców, przedsiębiorców i aktywistów. My się spodziewaliśmy, że każdy punkt dostanie informacje do ręki fizycznie. Członkowie Stowarzyszenia Plac Wolności uważają, że największym problemem dla funkcjonowania centrum jest fakt, że obecnie wszystkie etapy prac nakładają się na siebie. Kwestia etapowania, to co zakładał remont centrum, że najpierw rozpoczynamy pewien etap i również go kończymy, a nie tak jak obecnie, że rozpoczynamy bądź ciągniemy wszystkie etapy, nie kończąc ich. Problemem zdaniem stowarzyszenia jest też to, że o kolejnych etapach inwestycji wszyscy dowiadują się w ostatniej chwili, najczęściej ze strony internetowej urzędu. Prosiliśmy o to na konsultacjach, które odbywały się, czy bardziej spotkaniach roboczych, które odbywały się we wrześniu, aby lepiej informować społeczność lokalną o planach, jakie mają się wydarzyć. Nikt nie chce być zaskakiwany. Przedsiębiorcy byli przekonani, że przebudowa na Placu Wolności rozpocznie się za miesiąc. Jest to duże zaskoczenie, bo do tej pory mówiło nam się, że to dopiero nastąpi po nowym roku, po zakończonym jarmarku. Także dla nas to jest kolejna kłoda pod nogi. Te firmy, które tu zostały 6 czy 7, to są firmy, które są tu 30 lat. I my w zasadzie jesteśmy na krawędzi bankructwa. Takie właśnie miejsca jak Caritas, ale też takie jak Kruk, w związku z czym remont dotyka egalitarnie wszystkich. Ale urzędnicy twierdzą, że chcą jak najszybciej skończyć remont centrum, stąd zmiana terminu. Harmonogramy podajemy zawsze przybliżone, bo wiemy, że mieszkańcy oczekują takich harmonogramów. My zawsze tam zastrzegamy, że to są nasze przewidywania i to jak nie jesteśmy zawsze do końca wskazać, jesteśmy w stanie wskazać kolejny, konkretny dzień. Kolejny etap zakłada przebudowę ulicy Ratajczaka. Ten remont, jak mówią poznańskie inwestycje miejskie, ma zacząć się niebawem. Wioletta Łychtańska-Błaszczak, Puls Dnia.